zaczyna się świetnie idzie. Dzień dobry, witam. Macie jeszcze jedną plagę? Coś tutaj może powiedzieć? Było wiedzieć. Ukraińskiego pan pije. Jeszcze lepiej. 400 osób było na wieczór. Dlaczego? Na start. To dlaczego? Zemcą Brauna. W gazecie ale pojechali do Kijowa już teraz, tak? Tak, tak. Do Warszawy. Zrobię z trzy koleżanką i dam broń. Proszę Państwa, witam serdecznie. Bardzo gorąco dziękuję za przybycie. Dzisiaj całe oczy całego świata są zwrócone na Kijów, są zwrócone na Ukrainę. Bo po raz kolejny u naszego wschodniego sąsiada toczy się walka o to, czy ten naród będzie żył w wolności, czy będzie żył w demokracji, czy będą tam szanowane prawa człowieka. I my z Polski mamy prawo upomnieć się o te prawa. Mamy prawo być z tą częścią narodu ukraińskiego, która chce żyć w wolności, która chce żyć w ramach wspólnot europejskich. Razem z Polską, razem z innymi krajami, które od wielu, wielu lat budują swoją wolność i demokrację. Dzisiaj stoimy tutaj na Placu Solidarności. To nie przypadkowo. Już kilka razy stąd, z placu, wyruszaliśmy wręcz dosłownie na Ukrainę, żeby tam ręka w rękę, ramię w ramię z naszymi ukraińskimi przyjaciółami walczyć o niepodległość Ukrainy. Tak było w czasie pomarańczowej rewolucji, tak było też później. Ale też trzeba pamiętać i mamy prawo to z dumą przypominać, że to właśnie Polska jako pierwszy kraj na świecie uznała niepodległość Ukrainy. To jest jeden z najpiękniejszych gestów Polski w historii naszego kraju. Dzisiaj z niepokojem, ale też i z nadzieją patrzymy na to, co się dzieje na Ukrainie. Patrzymy na walkę pokojową, to trzeba podkreślić, pokojową walkę tych wszystkich, którzy myślą pozytywnie o przyszłości swojego kraju. Chcą niepodległego bytu, chcą, aby Ukraina funkcjonowała w ramach wspólnot europejskich. Dzisiaj tu jesteśmy i wyrażamy naszą wolę wsparcia tych wszystkich dążeń. Są z nami nasi przyjaciele Ukraińcy, mieszkający w Polsce, żyjący wśród nas. Bardzo proszę pana Michała Kajdę o zabranie głosu przewodniczącego Związku Ukraińców w Polsce w Olsztynie. Proszę bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, chciałbym bardzo podziękować za dzień dzisiejszy, za całokształt, ponieważ jest to dla nas bardzo ważne. Ludzie, którzy obecnie protestują, manifestują na Ukrainie, wiedzą doskonale, że mają wsparcie Zachodu, mają wsparcie najbliższego sąsiada Polski. Polska od wielu lat jest przyjacielem, partnerem na wszystkich frontach, można powiedzieć. Dziękuję bardzo serdecznie dla pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego za to, że pojechał, był tam, przemawiał, bo naprawdę dla tych ludzi to jest bardzo potrzebne. Oni cenią sobie podwójnie to, że ktoś przyjeżdża z zagranicy i interesuje się ich losem. Mamy, można powiedzieć, powtórkę rozrywki. Ponownie Majdany są pełne ludzi. Natomiast jest teraz jeszcze większa determinacja. To, co się stało w sobotę, nie powinno mieć miejsca. Zostali brutalnie po prostu pobici obywatele, jak wiemy, także polscy. Jest to przykre, nie powinno mieć to miejsca. Ja mam ogromną nadzieję, że nie będzie ponownego rozlewu krwi i te wojska, które są zapowiadane przez rząd, nie dojadą do stolicy i odbędzie się to wszystko spokojnie, demokratycznie i Ukraina naprawdę przybliży się do tego Zachodu i będzie tutaj razem z nami. Zadbają w końcu o prawa obywatela, tak, o to, żeby ludziom żyło się godniej. Niejednokrotnie już
Także ja przepraszam bardzo. Jest dzisiaj zimno, ale niewiele zimniej niż na Majdanie, proszę mi uwierzyć. Jest tam bardzo wielu naszych przyjaciół, którzy zdają nam co chwilę jakieś relacje. Tutaj sytuacja na przykład we Lwowie, w którym mer Lwowa zapowiedział, że w razie konieczności wszystkie siły milicyjne stają przy ramki razem z obywatelami i będą bronić tej demokracji. Dziękuję bardzo.